Mamy funkcję daną wzorem. f od x równa się wartość bezwzględna z x odjąć 3, podzielone przez x odjąć 3. No i bardzo mnie interesuje, jaka jest granica tej funkcji f od x wtedy, kiedy x dąży do trójki. No i spróbujemy to teraz obliczyć. To jest o tyle ciekawe pytanie i ważne, że ta funkcja dla x równego 3 jest nieokreślona. A to dlatego, że jak będziemy próbowali wstawić trójkę za x do tego wzoru, no to dostaniemy 0 w mianowniku. A wiadomo, że dzielenie przez 0 to jest operacja nieokreślona, czyli ta funkcja jest nieokreślona dla trójki. Trójka nie należy do dziedziny tej funkcji. Mimo wszystko możemy próbować obliczyć tą granicę. I to zresztą jest często właśnie taka procedura, że tam gdzie funkcja jest nieokreślona, no to próbujemy chociaż jej granicę w tym punkcie obliczyć. No i żeby tę granicę obliczyć, to przepiszemy sobie tę naszą funkcję f od x, do innej postaci, ale nadal to będzie opisywało tę samą funkcję. I rozważymy sobie dwa przypadki, które będą związane z tym, że to wyrażenie pod wartością bezwzględną może być albo dodatnie, albo ujemne. To najpierw rozważymy ten przypadek, kiedy ono jest dodatnie. A one jest dodatnie wtedy, jak widzimy, kiedy x jest większe od 3, czyli kiedy x jest większe od 3. wtedy ta liczba tutaj jest dodatnia, no, i jej wartość bezwzględna to będzie po prostu ta liczba. No bo wartość bezwzględna z liczby dodatniej to jest po prostu ta sama liczba. Czyli będziemy x minus 3 w liczniku, x minus 3 w mianowniku. No dobrze, a kiedy x jest mniejsze od 3, no to wtedy ta liczba pod wartością bezwzględną jest ujemna. No a wartość bezwzględna jest zawsze dodatnia. Więc trzeba zmienić znak tej ujemnej liczby. Na przeciwny, na dodatni, czyli trzeba go zmienić na minus x plus 3. Trzeba wziąć minus to wyrażenie, które tutaj jest pod wartością bezwzględną, bo tak jest dla liczb ujemnych. I wtedy ta liczba, którą tutaj napisałem, będzie dodatnia. No a w mianowniku będziemy mieli x odjąć 3, bo mianownik po prostu przepisuje. No i możemy to uprościć dalej. No bo teraz dla x większych od, od 3, Tutaj mam to samo w liczniku, to samo w mianowniku. Wiem, że ta liczba w mianowniku jest różna od 0, bo 0 to już w ogóle wykluczyłem. Rozważam tylko liczby większe od 3 i mniejsze od 3. W obu przypadkach mianownik jest różny od 0, więc mogę po prostu podzielić. No jak podzielę to samo przez to samo, to dostanę 1. No i tak jest dla xów większych od 3. No, a dla xów mniejszych od 3 dostanę minus 1. Dlaczego? No dlatego, że to wyrażenie w liczniku jest. Przeciwnego znaku niż to wyrażenie w mianowniku, więc jak podzielę jakąś liczbę przez liczbę do niej przeciwną, dostanę po prostu -1. To jest dla x mniejszych od 3. Więc nasza funkcja, opisana tym wzorem, może być zupełnie równoważnie opisana takimi dwoma warunkami. To jest inny opis dokładnie tej samej funkcji. Żeby liczyć tę granicę, no to teraz jeszcze narysuję sobie wykres tej funkcji. Aby lepiej wyobrazić sobie, jak ta funkcja wygląda. No powiedzmy, że tutaj mamy 1, 2, 3, tutaj mamy 1, tutaj mamy minus 1. No i zaczniemy od xów mniejszych, od 3. Wtedy wiemy, że ta funkcja jest stale równa minus 1, czyli dla xów mniejszych niż 3, wartość funkcji jest stale równa minus 1. No, a dla x -a równego 3, ta funkcja jest nieokreślona, co tutaj oznacza takim kółeczkiem, że tutaj jest nie, nieokreślona wartość, tej nie ma żadnej wartości. Ta funkcja nie przyjmuje żadnej wartości. No, a dla xów większych od 3, znowu w trójce nie mamy żadnej wartości, a dla xów większych niż 3, ta funkcja jest stale równa plus 1. Czyli wykres wygląda tak: najpierw funkcja jest stale równa minus 1, w trójce jest nieokreślona a dla większych liczb niż 3 jest równa stale 1. Taka śmieszna funkcja. No i przypominam, że interesuje nas granica wtedy, kiedy x dąży do 3. My widzimy tutaj, że ta funkcja z lewej strony zachowuje się inaczej niż z prawej strony. Dlatego rozpatrzymy te przypadki najpierw oddzielnie. Obliczymy sobie takie jednostronne granice. Najpierw granice przy x dążącym do trójki z lewej strony, czyli od strony x mniejszych niż 3. Czyli od tej strony będziemy dążyć do trójki. No to możemy wstawiać tutaj argumenty x równe 1, 2, 2,5, 2,9, 2,99 i tak dalej. No i niezależnie od tego co wstawimy, tak długo jak to jest mniejsze niż 3, no to dostajemy wartość minus 1. Możecie sprawdzić wstawiając to do tego wzoru, jak ktoś nie jest do końca przekonany, że jak tutaj wstawimy 0, wstawimy 1, 2, 2,5, 2,9 i tak dalej, to wartość tego stosunku będzie zawsze równa minus 1. A więc również granica tej funkcji przy x dążącym do trójce z lewej strony, kiedy wstawiamy tylko argumenty mniejsze od 3, będzie równa minus 1. Rozważmy teraz granicę przy x dążącym do trójki z prawej strony z naszej funkcji f od x. Ile ta granica będzie równa? Z prawej strony, czyli wstawiamy argumenty większe od trójki. Dążymy do trójki od prawej strony wstawiamy liczby większe od trójki, no to wtedy te wartości funkcji układają się tutaj. Wstawiamy, nie wiem, 4, 3,5, 3,1, 3,01, 3,0001 i tak dalej. Tak długo jak wstawiamy wartość większą niż 3, no to jesteśmy w tej części i dostajemy wartość stale równą 1. A więc również granica będzie równa 1 z tej strony. No i tutaj jest taka sytuacja, że te granice nie są sobie równe, one są różne. A zatem ta granica, o którą tutaj pytałem na początku, ona po prostu nie istnieje. Bo gdyby istniała, to musiałaby być równa obu tym granicom prawostronnej i lewostronnej. No więc one musiały być sobie równe, te granice a nie są. Skoro nie są sobie równe, to ta granica nie istnieje. Możemy nawet napisać takie ogólne stwierdzenie, że granica funkcji f od x przy x dążącym do jakiejś ustalonej wartości c jest równa g, jest równa jakiejś granicy g, wtedy i tylko wtedy, gdy granica lewostronna w tym punkcie z naszej funkcji f od x jest równa g i to jest znaczek logiczny i granica prawostronna przy x dążącym do tego samego punktu, ale z prawej strony z naszej funkcji f od x też jest równa g. Więc wtedy, kiedy te granice są różne, to ta granica nie istnieje.